Przed nami kolejne Boże Narodzenie. Jest to wspaniałe święto, uroczystość, której wydźwięk teologiczny jest bardzo głęboki. Bóg staje się człowiekiem, przychodzi na świat, aby nas zbawić. Przychodzi jako człowiek, dlatego też zbliża się do naszego rodzaju ludzkiego. Staje się jednym z nas. Ta uroczystość jest wielkim wyzwaniem dla każdego, żebyśmy my na nowo odkryli dziecięctwo Boże, żebyśmy właśnie bardziej się stali świętymi, podobnymi do Boga. Dlatego też w tym roku, który przeżywamy jako rok misji, idźcie i głoście, staje się dla nas to wielkie wyzwanie, żebyśmy ukazali sobą, swoim życiem, swoim apostolstwem właśnie obecność Boga na ziemi. Dlatego też życzę wszystkim członkom Ruchu Apostolstwa Młodzieży, wszystkim kapłanom, animatorom, moderatorom świeckim, naszym sympatykom, wszystkim parafialnym grupom tego właśnie wielkiego zapału, żebyśmy potrafili ukazać swoim życiem, swoimi dziełami, czynami, że Bóg jest wśród nas, że żyje w Kościele, że Bóg jest radością i takim entuzjazmem, który my wyrażamy sobą. Życzę także zdrowia, pogody ducha, radości i w tych oryginalnych i trudnych czasach, jakie przeżywa świat i nasza ojczyzna, Bożego pokoju, Bożego spokoju, żebyśmy właśnie w takim duchu radości i wspólnoty w rodzinnym gronie, naszych wspólnotach przeżywali narodziny Boga. Wszystkim Boże Dziecię niech błogosławi. Ważne mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nasza.